Generalnie rozróżniamy kilka rodzajów bańek. Mamy właśnie bańki szklane, mamy oczywiście bańki w różnej wielkości. Są mniejsze i większe. Ja wzięłam, żeby Wam pokazać takie średnią wielkość bańki. Dużą zaletą takiej bańki jest to, że jest ona przezroczysta, czyli widzimy dokładnie, co się dzieje ze skórą pod bańką. Następną dużą zaletą takiej bańki jest to, że możemy przesuwać po całym naszym ciele, czyli możemy robić masaż w formie bańki ruchomej. Dużym minusem tych bańek jest to, że jeżeli ktoś nieprawidłowo wykona zabieg, to może po prostu poparzyć pacjenta, więc to jest duży minus, ale jest to bańka ciepła, więc ona ma najbardziej intensywne, jeżeli chodzi o leczenie, efekty na nasze zdrowie. Natomiast jeszcze mamy różne rodzaje bańek plastikowych. Ta bańka jest wyposażona właśnie różne przywody, które umożliwiają wytworzenie podciśnienia, różne narzędzia, które umożliwiają wytworzenie podciśnienia. I zanim postawimy taką bańkę, musimy pamiętać, żeby uwolnić zawór, który tutaj się znajduje, żeby umożliwić przepływ powietrza, a następnie ewentualnie zablokować przy użyciu takiej pompki. Dużym plusem takiej bańki jest to, że nie ma ryzyka poparzenia, są to bańki zimne, dobrze widać dokładnie, co się dzieje pod skórą, czy jest ta bańka zbyt mocna wyssana, czy też za słabo, więc możemy sobie regulować siłę ssania przy użyciu tej pompki, ale minusem tej bańki jest to, że nie możemy robić nim masażu w formie baniek ruchomych. Następnie mamy jeszcze dostępne bańki takie właśnie z bambusa. Dużą zaletą takich baniek jest to, że one mają zdolność wchłaniania substancji leczniczych. Jeżeli odpowiednio je gotujemy różnymi ziołami, mają możliwość również jakby przesiąkają tymi składnikami, które są zawarte w ziołach, więc możemy to połączyć bańki razem z ziołolecznictwem. I takie bańki bambusowe stawiamy tylko przy użyciu ognia, czyli podpalamy taki ogrzewacz, następnie wkładamy do bańki, kręcimy kilka razy i przystawiamy do konkretnego miejsca. Tak samo robimy te bańki miedziane, czyli tylko przy użyciu ognia możemy stawiać, natomiast te bańki szklane możemy stawiać przy użyciu tych kleszczyków albo również przytwierdzić watę na samo dno i podpalić i następnie postawić na pacjencie. Natomiast mamy również jeszcze bańki takie silikonowe. Często Wam się to kojarzy właśnie bańką do usuwania celulitu, natomiast też nadaje się do stawiania baniek w różnych punktach na naszym ciele. Bańka ta jest bardzo prosta w użyciu, wystarczy odpowiednio zacisnąć, żeby i następnie przystawić do ciała, żeby wytworzyła się próżnia. Mamy również jeszcze dostępne takie bańki miedziane. Dużym plusem takich baniek jest to, że w ogóle miedź ma działanie przeciwbakteryjne. Więc szczególnie polecam osobom, które mają duże napięcia i mają dużo stresu, ponieważ to działanie miedzi tu również usprawnia właśnie działanie tych baniek. Mamy jeszcze dostępne takie bańki z wkładką magnetyczną. Po co jest ta wkładka? Ona jest po to, żeby bardziej aktywować punkty akupunkturowe i dlatego promień tych baniek jest mniejsza i jeszcze mniejsza, żeby dostać się do miejsc, gdzie są ograniczone przestrzenie. Te bańki są bardzo ładne i bardzo mocno aktywizują z tych wszystkich punktów. Te bańki właśnie aktywizują te nasze punkty akupunkturowe, które, jak tłumaczyłam, mają inne właściwości i mają po prostu lepsze ukrwienie i lepsze przewodnictwo elektryczne. Jeszcze mamy dostępne właśnie takie bańki z gruszką. Jest to bańka bardzo krucha, trzeba na nią uważać i taka bańka, ona ma taką, ta część jest szklana, natomiast ta jest właśnie jest w formie gruszki, taka silikonowa, żeby właśnie uciskać i ustawiać siłę ssania. Dużą zaletą tej bańki jest to, że można nią wykonywać masaż bańką, które będę później pokazywała na pacjencie.
I dzięki temu, że ta bańka również ma różny promień, nie tylko możemy masować okolice kręgosłupa, okolice barek, okolice kręgosłupa szyjnego, ale jeżeli mamy na przykład takie malutkie zakończenie, również możemy robić przeciwzmarszczkowy lifting twarzy. Czyli nie tylko usprawnia i działanie na ciele, ale również możemy, jeżeli będziemy prawidłowo robić takie ruchy liftingujące, możemy poprawić ukrwienie na twarzy, a tym samym spuścić zmarszczki.